Cześć! Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wykonać takiego oto kogucika, wielkanocną dekorację. Do zrobienia koguta będzie nam potrzebne styropianowe jajko, żółte piórka, wycięte z papieru oczy, dziób i grzebień, żółta farba oraz pędzelek, klej i nożyczki. Zrobienie naszego koguta zaczynamy od pomalowania styropianowego jajka żółtą farbą. Jeżeli macie w domu taki patyczek do szaszłyków albo nawet małą wykałaczkę, możecie nabić sobie jajko i wtedy łatwiej Wam będzie pomalować je farbą. Dobrze, a teraz zabieram się za pomalowanie mojego jajka żółtą farbą. Dobrze, po skończeniu i pomalowaniu całego jajka na żółto, teraz musimy chwilkę odczekać, aby ono wyschło. Następnym krokiem będzie zrobienie naszemu kogutowi ogona z naszych żółtych piór. Zaczynamy! Teraz zrobimy naszemu kogutowi grzebień. Poproszę troszkę kleju. I przyczepiamy na czubek naszego jajka. Proszę bardzo, tak to wygląda. Teraz weźmiemy i przykleimy mu dziubek. Oczka. Małą kropeczkę. Widzicie, nie jest to takie proste. I jeżeli macie tylko kogoś, kto może Wam w tym pomóc, to poproście o pomoc, bo zawsze wtedy będzie Wam łatwiej. Proszę bardzo, nasz kogucik gotowy. Możecie go wbić na przykład do doniczki z kwiatkiem. Będzie ładną ozdobą. Wielkanocną. Wielkanocną, dokładnie. Powodzenia, do zobaczenia.